Siemaneczko, witam Was w czwartek, dzień ostatni pracy dzisiaj i powiem Wam, że prawdopodobnie już dzisiaj przyjedzie do mnie kolega na montaż światłowodu, więc w związku z tym też nie mogę za dużo sobie wziąć na głowę, bo nie ogarnę. Będzie mi przysychać, tu zrobione jest, ściana jest zrobiona, fajnie wyszło tutaj elegancko, jeśli chodzi o to, ale tam już mniej mam pociechy z tamtej ściany, ponieważ i w związku z tym tutaj mi wyszły parchy na górze, zobaczcie jakie tam wyszły te kurde bąbelki, a to wszystko przez to, że to jest przez to domieszane, to domieszałem w mieszadle, strasznie się zbombliło, nie wiem dlaczego, ale tak to się też stało, nie wiem czy napowietrzone przez to, że mieszadłem, to mieszałem i może za szybkie obroty, cholera wie, w każdym razie to do poprawki, jak podeschnie, przelecimy to nożem, a później się zobaczy po przeszlifowaniu, jeśli trzeba będzie coś tam uzupełnić, to się przeleci przed gładzią jeszcze i takie tematy. Dużo rozkminiałem, słuchajcie, na temat tego, jaką ścianę dzisiaj wybrać i stwierdziłem, że wybieram tą tutaj i tą jedną tylko robię, więcej nie ruszamy. Taki jest plan na dziś, żeby tylko i wyłącznie tą ścianę zrobić. No i też tak zrobimy. Także idę od razu szykować wszystko, rozpalam ogień i zabieramy się do roboty. To tak po prostu mniej będzie trochę tego dzisiaj. Jak to się nazywa? Czego? No metrów, bo tutaj mamy ile? Wziąłem sobie gdzieś laser. Czy nie wziąłem? Wziąłem. Bo chciałem sobie też przeliczyć dzisiaj, ile metrów udało mi się zrobić do świąt. Więc od razu sobie cykniemy tutaj, zobaczymy ile ta ściana będzie miała. 3,60, no to 3,60 razy 3, no tu i tak 10,80 zrobimy, te 11, czyli plan minimum będzie zrobiony i takie sprawy, a później będzie chwila, to przelecę się po wszystkich ścianach, żeby zobaczyć ile metrów zrobiliśmy, może starczy mi czasu, żeby sprawdzić sobie ile metrów zostało do zrobienia jeszcze, takie podsumowanie małe przedświąteczne i no i tyle, chciałem jeszcze gruzem tam za ten, co został mi ten gruzik, to wziąć i trochę wysypać to na tą drogę, bo jest taki kongo, że dajcie spokój. Masakra normalnie. Dobra, nic, zaczynam, jedziemy z tym. Idę szykować, rozpalać i mieszać. Jeszcze chciałem dopowiedzieć na szybko, że wczoraj nagrałem, słuchajcie, tego zacierania popołudniowego kawałek, a i siatkę przy okazji zrobiłem, także może, nie wiem, po świętach tam pierwszy dzień, we wtorek wleci ten materiał. Jeśli uda mi się, zdążę to zrobić, to tak zrobimy. Siatka jest, postarałem się napiąć jak mogłem, co prawda nie, może nie jest to zbytnio napięte jakoś bardzo jak struna w gitarze, ale powinno być spoko. Także takie tematy. Dzisiaj rekord też, słuchajcie, ten, taki jest, kurde właśnie tam. Rekord jest taki, że mamy 11,2 stopnia z rana, także naprawdę jest ciepło w środku. A mimo to, że słuchajcie, odchyliłem folię na górze, bo zaczęło się wykraplać mi tam, to też zobaczycie na filmie tym poświątecznym, jak to wygląda mniej więcej. Ale trzeba było odsłonić i chyba między świętami a Sylwestrem trzeba będzie przynieść styropian, powiem wam, bo jeśli przyjdą jakieś mrozy, to trzeba uniknąć tego, żeby tam kurde się skraplało. Słuchajcie, jak się miesza, to na chwilkę miałem czas, żeby sobie pomierzyć, jak to się nazywa, ile mamy zrobione tych metrów, to razy 2,9. 92 metry będzie z dniem dzisiejszym, także pod stówkę jesteśmy, myślę, że spoko. Jeszcze mi się miesza, to może zdążę zobaczyć, ile jeszcze zostało do zrobienia na szybko. I policzyłem jeszcze, ile mamy, już liczę właśnie, ile mamy jeszcze do zrobienia razy 2,9. 183 metry nam zostały, także dwa razy tyle, co mamy zrobione mniej więcej. 92 będą zrobione dzisiaj, a 183 do zrobienia. To jest z otworami drzwiowymi, znaczy okiennymi wszystkimi. Nie odliczałem okien właśnie, także tak to wygląda mniej więcej. Więc tych tynków około 275 metrów powiedzmy będzie do zrobienia, coś takiego razem, łącznie. No łazienka odeszła, dlatego jest jak jest. Dobra, to myślę, że spoko wynik i powinniśmy do końca stycznia na luzaku to ogarnąć. Licząc dychę dziennie mamy 18 dni, a w styczniu będziemy mieli 20. No, to tak na styk powinniśmy dać radę 10 dziennie licząc, a pewnie trochę więcej też się uda zrobić. Dobra, to zobaczmy co z tej siaty będzie. Przelewać się nie przelewa, już widzę. Przechodzi gładko.
nawet bym powiedział lepiej niż przez ten, przez tą elewacyjną, więc spoko jest, aby go się nie rwała, to jest najważniejsze. To będzie dobrze i dużo szybciej to mi na pewno się wciska niż przez tamtą, no bo te linie są cieńsze jednak, jakby nie było. Więc tak to wygląda. Dobra, to ładuję i lecimy tam na ścianę, trzeba jechać z tematem, bo dostałem cynkę, że światłowód będzie działany po godzinie 12. Dzisiaj na pewno już, także fajnie się to wszystko składa. Dobra, zalewamy betoniarę, czyszczę siatę. Fajnie ona się sama obczyszcza, naprawdę wystarczy w nią stuknąć. Tu już będzie gotowe na następne mieszanie. Zawsze jak sobie nalewam wody, to staram się lać tu po rancie, żeby od razu sobie ją obmywać w jakiś sposób, żeby to nie zasychało na po prostu na czubku tej całej betoniarki. Nie wiem, czy tam widać w kamerze, bo pewnie ręką zasłaniam. Ale tak staram się to robić. Dobra, jedziemy tam. Dobra, to zaczynamy kolejne metry. Jakaś dziura tu była, to zakleję od razu, niech podciągnie do tego czasu, jak ten, żebyś nie wylatywało. Jedziemy z tym. Kolejny dzień. Zaczynamy. Tu łatą hubę będę mógł ściągać bezproblemowo. Wszystko jest obliczone jak trzeba. Także lecimy z tym. 6 worków tu powinno pójść. Nawet 7 nie trzeba będzie chyba mieszać. Tak wynika z metrażu. Nie wiem jak tu grubo poszedłem z tym. Ale starałem się chyba tu cienić, bo tu nie było gniazdka, jeśli się nie mylę. Więc powinno być ok. Do tej 12 chciałbym się wyrobić, żeby to było rzucone i ściągnięte przynajmniej, a jeszcze było lepiej, jakby dało radę już to oblecieć tym od razu, jak to się nazywa. No rzadkim też przelecieć i żeby to było już z głowy dosychało, około 2 założyć listwy, a około 6 zatrzeć i fajnie by było, jakby się udało, no ale zobaczymy jak to będzie, czy tak się uda, czy też nie. No i brakło mi minimalnie, niestety. Więc wiem, że tam już muszę zrobić te 3,5 wora lekko, żeby tamta strona żeby mi starczyła jeszcze na listwy. Nie wiem, czy do betoniary tyle wejdzie, ale postaram się umieszać. Tyle, żeby stykło. A jak nie, to trudno, trzeba będzie w wiadrze domieszać, to te bąble znowu, żeby mi się nie robiły później. Dobra, umieszałem 3 z kawałkiem, więcej nie wejdzie, bo w tej pozycji zaczyna się przelewać po prostu mi. I tak już trochę tam poleciało, ale wody na szczęście, tylko nie materiału. No więc jak coś, to dorobimy wiaderku już resztę. Dobra i zaczynamy następną, lecimy z tym. Tu na szczęście łata nie zachodzi tak mocno na ten, więc nie powinno tu dużych strat być. Delikatnie, no mam nadzieję, że się nie będzie szarpać za dużo, ale to później rzadkim się przeleci i powinno być dobrze. Także lecę z tym. Po 10 mam godzinę z 15, więc do tej 12 mam nadzieję, że się z tym obrobię, a może i szybciej, zobaczymy. I dobra, lecimy dalej. Ja powiem wam, raz na jakiś czas trzeba wziąć troszkę wody i przemierzać tę zaprawę, bo jak zaczynam naciągnąć, to jest lipa po prostu, że później przy ściąganiu jest padaczka, bo i tyle. I co, nie starczy mi na pewno tego chyba, co tu mam w kastrze, niestety będę musiał dorobić coś na koniec. Znowu będzie mi się bąblować, kurde, dziadostwo. No nic, lecimy dalej. No i brakło delikatnie, kurde, zobaczcie. Dosłownie, nie wiem, z 3 pełne kielnie, 4 może. Idę, dorobię. A resztę przerobię na rzodziznę zaraz od razu i tyle. I ostatnie pociągnięcie. Mam nadzieję, że to nie spieprzę. No to się idzie zaciągać, bo to jest świeże jeszcze, pierdzielone. I tam też, ale zostawiam to już, to się poprawi. Ta, na świeżym nie ma nawet co rzodzizny jechać, bo kończy się tak, jak kończy. Dobra, biorę się za sprzątanie tego całego bałaganu. No i będziemy coś dalej myśleć. Okej, ja wróciłem, ale jeszcze nie posprzątane mam ani nic, wycięłem listwy od razu, idę je zaklejstrować, ale słuchajcie, przy okazji
Od razu wam pochwalę się, mam światłowód jest już gotowy, wszystko jest podłączone, także chłopaki ogarnęli temat elegancko, dzięki. I tak to wygląda, jeśli chodzi o wgrywanie, nie, to jest wysył chyba tak, 52,3, a ta druga jest 302, także wszystko się zgadza, jest nawet ponad niż ogólnie, niż to naprawdę to miałoby wyglądać, więc żadnych strat nie ma na tych spawach tam, jak wcześniej pisaliście, że to się odbije i w ogóle to dzisiaj zapada jeszcze raz, trzeba go pospawać, ale jest to ogarnięte, także mamy ten temat, jest necik, będzie śmigał ostro, mam nadzieję, no zresztą zobaczymy, sprawdzimy może na pierwszym jakimś live'ie, jak go zrobimy, nie wiem dokładnie kiedy to będzie, ale na pewno wykonamy go i odpalimy w sensie i zobaczymy wtedy, czy coś się tnie, czy się nie tnie. A teraz biorę się za zaklejanie tego, mam nadzieję, że nie jest zbyt wcześnie, bo dopiero 14. No ale spróbujemy, wtedy do 18 bym potrzymał to i go o 18 zacieranką, a właśnie nie wspomniałem jeszcze o gąbce. Jest też gąbka, przyjechała, pasuje, także spróbujemy dzisiaj zacząć gąbką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy jak będzie, zobaczymy. Pisaliście, że jest dużo lepiej niż takim twardym plastikiem, no mam nadzieję, że tak też będzie. Ale to się wszystko zobaczy później. Mam nadzieję, że uda mi się to, tak, myślę, że bez problemu uda mi się dograć chociaż kawałek z tego, jak tą gąbką to idzie. Okej, w środku już ogarnięte, to jedziemy tam po ten gruz trochę, kurde, wziąć i muszę podsypać tam te dziury, bo Armagedon normalnie, Armagedon. Sprzęt odpalony, można odjechać do tyłu trochę. Z tego bałaganu. Teraz sobie podciągnę to i metalakiem spróbuję łychę pierwszą to nabrać, bo powinno bez problemu dać radę. Dobra, bierzemy coś tam, tylko włączę stabilizację, bo mnie kurde buja. No i dobra. Na początku wysypię, bo tu jest największy bałagan. Najlepiej to by było całe to tak wysypać, ale nie mam tyle. Na tyle materiału. Może kiedyś. Sytuacja zmusi do tego. No dobra, jadę po następną. Jeszcze następną też wezmę normalnie, bez w sumie mini powinien dać radę podebrać. Tam są większe doły, to teraz już tam dalej pojadę. No i tu jeszcze mam taką dziurę. Okej, tu jest kropla w morzu potrzeb, powiem wam. Troszkę tam te najgorsze miejsca jakoś postarałem się wyrównać, ale wiele to nie pomogło. Zwłaszcza, że takie warunki są jakie są, to trzeba w porę suchą robić. Zebrać, wyrównać i podsypać. No, na szczęście mamy tam drugi jeszcze przejazd. Także dookoła można przejechać sobie. Tam trochę lepsze warunki są, ale ogólnie miałem to i tak trzeba było to wykorzystać. Zawsze to trochę lepiej będzie. Dobra, co, ja uciekam teraz. Idę jeszcze podłożę do pieca i spadam i widzimy się troszkę później podczas zacierania. Myślę, że koło tak 6-7 dzisiaj pójdę przytrzeć. No i to będzie ostatnia robota przed świętami. Okej, jestem. U mnie już przed 8 się zrobiło. No i myślę, że będzie już spoko, chociaż powiem wam, że te łączenia jeszcze takie kurde miękkawe, no ale spróbujemy coś zadziałać. Pierw sobie wszystko obskrobię. Wszystkie takie parchy, gdzieś coś wystaje czy coś, to zlikwidujemy to, żeby nie przeszkadzało nam przy zacieraniu. No i zaraz lejemy wodę i jedziemy z tematem. Dobra, to zlewamy wszystko wodą. Myślę, że już mam tu mniej więcej wystarczająco zlane. I spróbujemy, zobaczymy co ta gąbka nam pokaże. Bo też ją powinien lekko zmoczyć, nie? Taką suchą wjeżdżać, kurde.
Wydaje mi się, że powinno być już spoko, kurde, ale jak coś to się do... jeszcze doleje, ją też zmoczę, żeby nie była sucha. Co z tą dyszą się dzieje? Dobra, mokra jest. To zaczynamy. Kurde, włączona kamera czy nie? Bo już nie wiem. Włączona jest. O, żeby nie było. No i trochę odpierdziela czasem i lepiej sprawdzić. Dobra, mamy to. To zaczynamy. Zobaczymy, co z tą gąbką. O, ja pierdzielę. Co ona taka agresywna jest? Chyba trzeba zmniejszyć te obroty. Ale skacze, pierdzielona, co jest? Powiem, że zaraz się wkurzę i założę normalną tarczę i polecę z tym normalnie, a ją się będę uczył na następnej jakiejś ścianie, bo to kurde, nie chciałbym jakiegoś numeru odpierdzielić. Powiem wam, średnio na razie mi się to podoba, wiecie? Słuchajcie, to jest jakaś lipa, znaczy jakie dołki to zaczyna robić. Nie wiem, o co chodzi, ale nie podoba mi się to. Nie, słuchajcie, ja ją zdejmuję. Nie wiem jak, co wy o tym sądzicie, ale ja sądzę, że to jest lipa. Zobaczcie, co zaczyna mi normalnie mi zrywa tynk. Idę założyć tą normalną, a to do umycia będzie zaraz i zaraz wracam, bo nie chcę bałaganu sobie narobić na koniec, tylko się wkurzyć jeszcze. Więc zakładam normalną. Kurde, no, nie wiem. Może to na twardszy tynk trzeba użyć czy coś, ale spróbujemy po staremu, a później będziemy dalej myśleć, bo nie podoba mi się to, a nie chcę sobie spieprzyć ściany jeszcze. No to by tego brakowało, żeby zepsuć ścianę na koniec. Więc nie będzie testu gąbki, znaczy był już teraz w tym momencie, ale bardzo słabo to wygląda, więc wracam na stare rozwiązania i zobaczymy teraz, bo jakieś tu się dzieją dziwne mi akcje. Czemu mi nie działa? Co się dzieje? Kurde, jeszcze. Nie no, słuchajcie, jakieś... Co to są za numery jakieś? Ja pierdzielę, co jest? No szkurde, patrzcie. Ale mnie zaraz szlak trafi jasny z tym. Czy ja mam końcówkę jakąś? Łamała się. Pierdziona jeszcze w tym chyba. Dobra, chwila przerwy potrzebuję. Dobra, będzie akcja szybkie cięcie. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale... Niestety, gwarancji już nie będzie na maszynę w razie czego, bo już przewody ucięte. Muszę szybko to wziąć i poprawić i odpalamy, bo tu już kurde zamazane. Także wygląda na to, że nie była mi pisana ta gąbka, ale czemu to się łamało w ogóle, to jest za gówno w ogóle. No niestety, podłączam na szybko i zaraz się odzywam. Dobra, działa, wyjeżdżamy tu, mam nadzieję, że nie spieprzyłem tylko tego. Że nie będzie afery z tego powodu, ale strasznie pozrywało, zobaczcie co tu się dzieje. To może gąbka się do tradycyjnej nadaje, ale do tych wygląda na to, że nie za bardzo chyba. Tylko żebym ja jeszcze z tego tu wyszedł, bo to będzie afera, nie? Afera jak nie wiem co. Wiadomo, że to da się naprawić, to nie ma z tym problemu, ale wolałbym nie musieć tego naprawiać. Chodź tu. Jeszcze mi się wszystko zawija, ja pierdzielę.
już przysłuchaj jest, ale polecimy pierw z tym tutaj, nawet rękawiczek nie założyłem. Zobaczymy, czy tutaj damy radę to zrobić. Wydaje mi się, że będzie ok chyba, ale gdzie łopatka, jeszcze mi poleciała wszystko. Panika, normalnie panika. No porobiły się dołki, no. Niestety, ale poprawimy. I powinno być ok. Mam taką nadzieję, że z tego wyjdziemy jakoś. No co, mam dołeczki tutaj trochę, nie za bardzo, kurde. Dokładanie mi tu pasuje, ale muszę teraz już. Dalej już pójdzie po staremu i będzie ok, ale... Dobra, tu wody dorzucę i rękawiczki tylko założę na szybko i lecę z tym dalej, teraz już normalnie, standardowo. Musiałem pozbawić jeszcze wentylatora tego, wtyczki. Niestety, bo inaczej nie mam żadnej jakiejś zapasowej, żeby na szybko wjechać tutaj. Kurde, się papczę. Dobra, udało się. Z tego już wyszliśmy, reszta to już będzie na spokojnie. Tylko tutaj troszkę, kurde. Dobra, schodzę na dół i lecę już normalnie teraz. Myślę, że powinno to być ok. Ale bałagan, bałagan, gąbka mi narobiła bałaganu, wam powiem, i nie wiem, czy będę w ogóle miał ochotę jej używać. Może spróbuję jakoś przy mocniejszym, jak gdzieś mi przyschnie. Mocniej tynk to tak, ale tak to chyba jej podziękujemy. Dobra, jadę z tym. No i dobra, lecę z tym. Jakbyś mi się udało wybrnąć z tej sytuacji, coś mi się na tym opyskiwasz, pierdzienie, czy dysza przytyka, czy co, i tak słabo zaczyna pryskać mi. Raz tak pryska, raz tak, ale już damy radę. Gdzie idziemy, Ryczardzie, skrobać. I tam, gdzie dawałem te świeże, to wam powiem, że... Jak to się nazywa, że... Te bąbelki się robią, czyli za wcześnie też nie można, no... By najlepiej, żeby starczyło, ale patrzcie, co za opyskiwasz, gadoski, dla jednego łapkowca chyba. Ja, teraz znowu idzie, podpompuje się, to idzie. No i lecimy z tymi z pana do domu, to jeszcze lat 21 zrobię, kurde. Także awaria była. No co do gąbki, może tam, nie wiem, jak się maszynowo to kładzie, jak pisaliście tam, to może ona się spisuje w jakiś sposób. Ale powiem wam, że chyba każdy musi wyczuwać tam pod siebie tak naprawdę i pod swoje warunki. Rodzaj tego ustrojstwa, który jest założony na docieraczkę, bo nie w przypadku chyba się ona nie sprawdzi, wydaje mi się. Została, także już mamy radę. I co, będę spadał. I kończą to i uciekam, także widzimy się teraz, nie wiem kiedy, prawdopodobnie może środa, czwartek, przyszły tydzień. No i co, to chciałem wam wszystkim życzyć wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych, jak najwięcej radosnych chwil. Spotkania z rodziną i nie tylko. No i wszystkiego dobrego. Na nowy rok, który często będziemy jeszcze składać na pewno. Także trzymajcie się tam. Ja już dokańczam, też uciekam. Do zobaczenia, strzałeczka. Trzymajcie się, cześć.